Parlamentarny poniedziałek. W parlamentarnym poniedziałku dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie. Zmiany w ustawie medialnej zostały w środę przyjęte przez Sejm na posiedzeniu. Pani oczywiście też tam była, ale wypowiedzi Andrzeja Dudy ze wczoraj, ze Święta Wojska Polskiego, niektórzy odczytują jako zapowiedź zawetowania tej ustawy, jakby to pani skomentowała. Ja myślę, że warto jednak poczekać na fakty. Na dzień dzisiejszy ta ustawa trafiła do Senatu. Senat ma oczywiście od momentu wpłynięcia tej ustawy do 30 dni przeprocedowania. No i oczywiście, jeżeli będą wniesione jakiekolwiek poprawki. A takie były zapowiadane. Nawet była zapowiedź odrzucenia ustawy w całości. To na pewno wróci to do Sejmu dopiero w momencie, kiedy Sejm przegłosuje większością sejmową. Wtedy ta ustawa trafia na biurko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No i tu, jak zdecyduje pan prezydent, to jest, że tak powiem, jego autonomiczna decyzja i spekulacje, jakiekolwiek spekulacje na dzień dzisiejszy, myślę, nie są tutaj dobre. Natomiast sama ustawa jest ważną ustawą. Ona, to nie jest też tak, że my jako Prawo i Sprawiedliwość wywracamy funkcjonowanie tychże spraw. Nie, ta ustawa już funkcjonuje, natomiast są tam pewne kwestie, które doprecyzowują pewne sprawy, które tak naprawdę powinny być przeprowadzone wiele, wiele lat temu. Dokładnie tak samo jak w sytuacji KPA, czyli Kodeks Postępowania Administracyjnego. Mam tutaj na myśli sprawy dotyczące mienia bezspadkowego, czy też dzikiej reprywatyzacji. Znamy dokładnie takie sytuacje, gdzie mnóstwo, tysiące Polaków, nie tylko w Warszawie, ale również w wielu innych miastach, pozbawiani byli, można powiedzieć, bezprawnie swoich mieszkań. I to jako Prawo i Sprawiedliwość, jako rząd Zjednoczonej Prawicy unormowaliśmy i ja uważam, że to jest słuszne, to jest oddanie prawa. Ale to się, obie te ustawy, te zmiany w ustawach spotkały się z ostrą reakcją zagranicy, czy to Stanów Zjednoczonych, czy to Izraela? Jeśli chodzi o reakcję, no rzeczywiście słyszałam, że wiele takich różnych komentarzy, natomiast my jako Polska jesteśmy otwarci, gotowi do współpracy, do takiej współpracy na takim samym poziomie, jak była do tej pory, a nawet i lepszej. No to, że pewne zmiany zafunkcjonowały w naszej przestrzeni, pewne ustawy zostały znowelizowane. No może to się rzeczywiście niektórym nie podobać. Natomiast ja pragnę zauważyć, że chociażby w sprawie Lex TVN powołam się tutaj na tak często przytaczane chociażby przez opozycję kraje, czyli Francja, Niemcy, Austria. Tam mniej więcej właśnie w takim brzmieniu taka ustawa również funkcjonuje, czyli po raz kolejny, patrząc na to, w jaki sposób funkcjonuje to w innych państwach, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło projekt ustawy takiej, która będzie normować i porządkować pewne sprawy, które powinny być dawno temu już uporządkowane. A miała pani możliwość rozmowy z Pawłem Kukizem, posłem opolszczyzny, który poparł tak zwaną ustawę Lex TVN, na którego się sporo hejtu wylało w internecie i w mediach? No to, że wylewa się teraz hejt, no to powiem tak, to jest tylko i wyłącznie, mówiąc kolokwialnie, robota opozycji, która tak naprawdę dąży tylko i wyłącznie do jednego. Do paraliżu, do chaosu. Nie patrząc na to, że na ostatnim posiedzeniu były również wprowadzane bardzo, bardzo ważne ustawy. Mam na myśli również tutaj reasumpcję, która była przeprowadzona, podkreślam, zgodnie z regulaminem Sejmu. Pani marszałek przeprowadziła działanie, które było zgodne z regulaminem Sejmu. Otrzymała wykładnię 5 prawników. Został poprawnie złożony wniosek i uzasadniony o reasumpcję. No nie ukrywam, że
ja osobiście również pod tym wnioskiem się podpisałam, bo miałam pewne wątpliwości. Jeżeli takie wątpliwości są, to jest poprawnie złożony wniosek, to wtedy można przeprowadzić reasumpcję. Ja tylko jeszcze dopowiem króciutko, że jeśli chodzi o reasumpcję, to funkcjonuje już w Sejmie od 2003 roku. I kiedy to rządziła Platforma Obywatelska, kiedy marszałkiem Sejmu była pani Kopacz czy pan Sikorski, również były takie wnioski składane, również były takie reasumpcje przeprowadzane. Również w 2018 roku opozycja zgłosiła wniosek o przeprowadzenie reasumpcji w sprawie uchylenia immunitetu panu Gawłowskiemu. I wtedy to było okej. I wtedy opozycja dzisiejsza, a wtedy opcja rządząca, nie mówiła, że jest jakikolwiek zamach, wtedy było wszystko okej. Czyli to jest na takiej zasadzie, że jak jest to wykonywane właśnie w sposób opozycji, to jest wtedy okej. Jeżeli zgodnie z regulaminem, zgodnie z prawem przeprowadza to Prawo i Sprawiedliwość, to oczywiście jest to nie okej, zamach i nie wiem co jeszcze. Opozycja podnosi, że powód, z jakiego była reasumpcja przeprowadzona, jest niezgodny z regulaminem Sejmu, bo oni cytując regulamin Sejmu mówią, że można reasumpcji dokonać, kiedy jest uzasadniona wątpliwość co do wyniku głosowania. Czyli ktoś głosuje na tak, a wyświetli się, że głosował na nie. Ale maszyna nie zadziała. Nie. To w jaki sposób interpretuje wielokrotnie prawo, czy w ogóle regulamin Sejmu, to już miałam ja osobiście wielokrotnie słyszeć. I to w jaki sposób jest w ogóle postrzegany regulamin Sejmu, mieliśmy też okazję naocznie zobaczyć przez opozycję, chociażby 16 grudnia 2016 roku i wiele jeszcze innych sytuacji. Ja podkreślam jeszcze raz, wniosek o reasumpcję został poprawnie złożony i uzasadniony. Pani marszałek przeprowadziła wcześniej analizę prawną tego, czy rzeczywiście można taką procedurę zastosować. 5 prawników powiedziało, że tak. I to nie jest tylko wtedy, kiedy chodzi konkretnie o głosowania, ale rzeczywiście przez sytuację, jaka była, jaka miała miejsce na sali plenarnej, przecież tam ta opozycja zachowuje się chwilami skandalicznie, także naprawdę nie można niejednokrotnie usłyszeć tego, co mówi pani marszałek lub osoba znajdująca się na mównicy. I również z takich powodów można przeprowadzić reasumpcję, dlatego że nie ma pewności, nad czym się głosowało, tak? Mówiła Katarzyna Czochara z Prawa i Sprawiedliwości. A w parlamentarnym poniedziałku Katarzyna Czochara, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam ponownie pani poseł. Witam. Dzisiaj, wczoraj właściwie i w sobotę miały odbyć się protesty rolników zrzeszonych w Agrounii. Oni zapowiadali blokadę całego kraju. Tych protestów nie było. Przeniesione zostały na jutro. Nie cały kraj, tylko jedna z dróg nad morzem ma być zablokowana. Oni właściwie mówią, że protestują przeciwko wszystkiemu. I szkody łowieckie, i udział marketów zagranicznych w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Jak pani ocenia aktualną sytuację w rolnictwie? Pani pochodzi z regionu rolniczego. Jestem od mieszkanką wsi, od urodzenia i jeśli chodzi o tą sytuację na obszarach wiejskich, to na pewno jest mi równie znana. Rzeczywiście mamy taką sytuację w naszym kraju, że funkcjonuje wiele marketów zagranicznych. Tylko że to są sprawy, które nie wbrew temu, co by rolnicy sądzili, czy wiele innych osób, nie jest to takie proste. Ja tylko przypomnę, kiedy to właśnie Prawo i Sprawiedliwość chciało opodatkować właśnie super i hipermarkety. Zostało to oczywiście przyjęte większością sejmową. Opozycja tutaj oczywiście głosowała odwrotnie, aniżeli Zjednoczona Prawica.
No i cóż się stało? Trafiło to do Komisji Europejskiej i bardzo, bardzo długo Komisja nad tym debatowała, analizowała, czy przyznać rację, czy nie. Ja pragnę zauważyć, że nas jako Polskę obowiązują różnego typu międzynarodowe umowy, traktaty unijne. I to są bardzo trudne rzeczy. Oczywiście znamy dokładnie tą sytuację, dlatego też Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło szereg różnego typu rozwiązań, które mają w dużej mierze dopomóc rolnikom, chociażby tą kwestię dotyczącą sprzedaży bezpośredniej. W ramach Polskiego Ładu ta dopuszczalna jak gdyby kwota na sprzedaż bezpośrednią ma być zwiększona. Na dzień dzisiejszy jest to do 5000 złotych. Ma być to oczywiście więcej. Również w kwestii wsparcia rolników, chociażby w postaci dopłat do paliw, ma być też to zwiększone po raz kolejny, bo to Prawo i Sprawiedliwość niejednokrotnie dopłaty zwiększało. No, ale jeśli chodzi za mało na ASF, na walkę z ASF-em. Jeśli chodzi o ASF, no rzeczywiście jest to problem. Problem oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie naszego kraju, bo ten problem funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej. I z tego, co ja się orientuję, uruchomiony został program, specjalny program rządowy Ministerstwa Rolnictwa, który będzie i wspiera na dzień dzisiejszy te gospodarstwa rolne, które, że tak powiem, dotknie sprawa ASF. Natomiast co ja tutaj też mogę jako mieszkanka wsi? No, przede wszystkim dla mnie bardzo ważną, istotną rzeczą jest przestrzeganie tych wszystkich wytycznych, może nie sanepidu, bo tu w grę wchodzi weterynaria, żeby jednak wchodząc do pomieszczeń, gdzie chowane są zwierzęta, czy to trzoda chlewna, no żeby jednak nie pojawiały się tam osoby, których nie powinno być, żeby były tam te specjalne maty do dezynfekcji, bo to w bardzo dużym stopniu jednak ogranicza takie rozprzestrzenianie się właśnie tej choroby, a rząd, Ministerstwo Rolnictwa naprawdę robi bardzo dużo również w tej sprawie. Natomiast czasami jest tak, że z naturą jest ciężko walczyć, a to jest natura. Z jednej strony są głosy, aby więcej jak gdyby dokonać odstrzału dzików, którzy są właśnie nosicielami tejże choroby. Z drugiej strony są inne głosy. Tutaj po prostu w tym temacie trzeba być bardzo rozważnym i podejmować takie decyzje, które będą, zadowolenie będzie wielostronne. Ale tak jak mówiłam, tutaj też jest bardzo duża rola rolników, jeśli chodzi o te kwestie zachowania bezpieczeństwa, żeby ta choroba nie docierała do poszczególnych pomieszczeń gospodarczych, tam gdzie chowana jest przede wszystkim trzoda chlewna, bo o niej mówimy, prawda? Afrykański pomór świń, tak. Agrounia dopomina się rozmów z premierem. Tych rozmów nie ma, dlatego wychodzą na ulicę. Czy to jest dobry sposób przekonywania do rozmów? Nie, no ja zawsze mówiłam, że ulica to nie jest miejsce, gdzie prowadzi się w ogóle jakiekolwiek rozmowy, gdzie próbuje się wymóc jakiekolwiek działania. To nie jest miejsce na negocjacje. Miejsce na rozmowy z panem premierem to jest oczywiście Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. I myślę, że, bo tutaj ja nie mogę wypowiadać się za pana premiera, ale myślę, że do takiego spotkania dojdzie i że te kwestie, które jak gdyby są sporne, zostaną wyjaśnione, no i że nie będzie już takich sytuacji. A w loży radiowej trwa spotkanie z poseł Katarzyną Czocharą. Teraz chwila przerwy i wracamy za chwilę. W parlamentarnym poniedziałku gościmy dzisiaj Katarzynę Czocharę, panią poseł z Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, 12 września beatyfikacja prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Co będzie się działo w Prudniku z tej okazji i w okolicach? Bo pani przygotowuje sporo rzeczy tam. Tak, oczywiście ja osobiście przygotowuję, ale nie tylko ja, bo taki już jest chyba zwyczaj, że bardzo mocno włącza się w to lokalne stowarzyszenie z Moszczanki. I jeśli chodzi o sprawy związane
z beatyfikacją, z w ogóle takim szczególnym upamiętnieniem kardynała Wyszyńskiego. Ja pragnę przypomnieć, że rok 2021 to jest również rok kardynała Wyszyńskiego, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też ja osobiście wspólnie ze stowarzyszeniem podjęliśmy szereg działań właśnie w tym temacie. 28 sierpnia w okolicach klasztoru ojców Franciszkanów odbędzie się premierowy koncert oratoryjny. Premierowy dlatego, że tak naprawdę jako organizatorzy zamówiliśmy u pana Piotra Rubika skomponowanie muzyki do tegoż oratorium. Natomiast pan Zbigniew Książek, znana postać, autor wielu tekstów, napisał wszystkie psalmy. Mhm. Na to właśnie oratorium. Oratorium to opowiadać będzie oczywiście w formie muzycznej życie kardynała od urodzin do śmierci. Jest tam przepięknych wiele tekstów. Miałam okazję wszystkie przeczytać, nawet odsłuchać, ale tylko i wyłącznie w formie tak zwanego demo. Mhm. Także na pewno będzie to wspaniałe wydarzenie opowiadające najważniejsze wątki życia kardynała. Również planujemy w tym dniu przedstawienie wideomappingu na fasadzie ojców klasztoru Franciszkanów w Prudniku. Wideomapping to jest również film, który przedstawia pewien zbiór cytatów kardynała Wyszyńskiego w takiej bardzo nowoczesnej formie. Cytaty kardynała Wyszyńskiego plus oczywiście animacje komputerowe, które jak gdyby za pomocą obrazu pokazują jakby treść tych cytatów. Bardzo serdecznie zapraszam mieszkańców Opolszczyzny i nie tylko do wzięcia udziału w tych właśnie wydarzeniach. I właśnie o to chcę dopytać, bo to się wszystko będzie działo na zewnątrz, to nie będzie w zamkniętych pomieszczeniach. Tak. Patrzę na kalendarz, 12 września, eksperci mówią, że we wrześniu czeka nas już uderzenie czwartej fali pandemii, więc pytanie właśnie, jak to będzie wyglądało, to trudno przewidzieć chyba, prawda? Czy, no, czy to będzie możliwe, żeby zobaczyć na żywo tłumnie? Czy będą jakieś ograniczenia liczby widzów? Jeśli chodzi o ograniczenia, to przecież wiemy dokładnie, jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o osoby niezaszczepione, w plenerze 250 osób. Natomiast osoby zaszczepione, wtedy mamy bez ograniczeń. No tutaj chciałam też poinformować te osoby, które być może jeszcze do końca się nie zdecydowały, ale taką decyzję prawdopodobnie podejmą. Będzie również możliwość w trakcie tych uroczystości zaszczepić się. Będzie taki mobilny punkt szczepień i będzie można tam otrzymać szczepienie Johnsona, czyli tą jedną dawkę. No oczywiście, tak jak mówiłam, tutaj w takiej sytuacji osoby zaszczepione bez limitu. Oczywiście w tym dniu odbędzie się jeszcze msza święta. Mam nadzieję, że będzie to koncelebrowana, przepraszam, i również swego rodzaju taki, można powiedzieć, piknik rodzinny. Będzie można się zaszczepić, to jest bardzo ważna informacja w czasie tych wydarzeń. Dlatego, że województwo polskie, mimo że początkowo było liderem, jeżeli chodzi o szczepienia, to tempo szczepień mocno u nas spadło i teraz jesteśmy na granicy. Rząd zapowiada, że być może będą obostrzenia od września na poszczególne województwa. A tego najsłabiej wyszczepione, a my jesteśmy... No prawie. A tego na pewno nie chcielibyśmy. Ja osobiście pamiętam dokładnie tą sytuację sprzed paru miesięcy, kiedy no, mieliśmy wprowadzony ostry lockdown i też w rozmowach z wieloma mieszkańcami Opolszczyzny wiem, jak to było trudne dla zwykłych mieszkańców, trudne dla tych, którzy prowadzą różnego typu przedsiębiorstwa, branża hotelarska, restauratorzy, no
naprawdę wiele, wiele branż ucierpiało na tym i tu jednak powinniśmy podchodzić do tego tematu nie tylko z własnych pobudek, ale też jak gdyby poczuć taką odpowiedzialność w tym momencie zbiorową. Ale wracając jeszcze do kardynała Wyszyńskiego, chciałam też powiedzieć, że oprócz tego, że 28 odbędzie się premierowy koncert dedykowany właśnie kardynałowi Wyszyńskiemu, również ja jako poseł wspólnie ze stowarzyszeniem przeprowadzać będziemy akcję nasadzania buków kardynalskich, czyli takich buków czerwonych. Odbyłam takie spotkanie z Dyrekcją Lasów Państwowych, są naszym partnerem, takie drzewka na dzień dzisiejszy już mamy, no i będziemy chcieli... Dużo tych drzewek? Dużo tych drzewek? W sumie ponad 1000 drzewek, około 1500 drzewek, dlatego, że mniej więcej tyle miejscowości jest na Opolszczyźnie. Naszym zamiarem jest dotrzeć do każdej jednej miejscowości, posadzić takie symboliczne drzewo, które miałoby jak gdyby takie właśnie dwa symbole. Z jednej strony symbol ukorzeniania tego, czym żył kardynał, jakimi wartościami się kierował. Był to naprawdę wspaniały człowiek i te wszystkie myśli, cytaty kardynała są aktualne po dzień dzisiejszy. A z drugiej strony byłoby to swego rodzaju takim wotum dla kardynała, dla rychłej kanonizacji. 12 września beatyfikacja, ale my myślimy już dalej, czyli kanonizację święty. Również planujemy przeprowadzenie 3 konkursów. Tu tematyka również związana z kardynałem Wyszyńskim. Jeden konkurs dla maluchów, czyli przedszkolaków i dzieciaków od 1 do 4, konkurs plastyczny, konkurs literacki, ale też planujemy przeprowadzić konkurs muzyczny. Również w planach jest przeprowadzenie hackatonu, czyli maratonu programistów. Ja osobiście już jak gdyby doświadczenie w tej tematyce mam. Tutaj również pragniemy przygotować taką aplikację związaną z kardynałem Wyszyńskim, ale nie tylko. Także tych działań związanych z kardynałem Wyszyńskim jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest bardzo dużo, na pewno więcej niż my mamy czasu na antenie. Ale ja też tylko jeszcze chciałabym dopowiedzieć, że cieszę się bardzo, że wiele gmin, samorządów gminnych przyłącza się do współorganizacji. No na pierwszym miejscu wiadomo gmina Prudnik, starostwo powiatu prudnickiego, ale nie tylko. Gmina Głogówek, gmina Gogolin, gmina Kiecz. Tych samorządów lokalnych jest mnóstwo i to tylko pokazuje, szkoda, że nie mam więcej czasu, żeby tutaj troszeczkę poopowiadać, jak ważną rolę również dla takich ludzi odegrał i odgrywa kardynał Wyszyński. Wielki Polak, wielki patriota, mąż stanu. Mówiła Katarzyna Czochara, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Ja już się też z Państwem muszę pożegnać, bo już za 8 minut godzina 13 i południowa loża radiowa dobiegła tym samym końca. Dziękuję bardzo. Pani poseł.